Gaz z łupków to taki sam gaz ziemny, jak ten ze złóż konwencjonalnych, który powstał w wyniku przemiany szczątków organicznych w wysokiej temperaturze i na dużej głębokości, ale został uwięziony w innym podłożu, w skałach ilastomułowcowych, potocznie zwanych łupkami. Szacuje się, że zasoby gazu z łupków na terenie Polski wynoszą od 346 do 768 miliardów metrów sześciennych. Przy obecnym wykorzystaniu gazu ziemnego w Polsce, eksploatacja gazu z łupków oraz wydobycie ze złóż konwencjonalnych może zaspokoić nasze potrzeby na prawie 65 lat. Gaz ziemny to najbardziej czyste i ekologiczne źródło energii spośród wszystkich paliw kopalnych. Proces jego spalania charakteryzuje się niską emisją substancji zanieczyszczających powietrze w porównaniu do innych nośników energii, a ponadto nie generuje powstawania odpadów. Jednym z pierwszych etapów procesu poszukiwania złóż gazu są prace sejsmiczne, które polegają na wysłaniu w głąb ziemi fal sejsmicznych generowanych za pomocą zestawu specjalnych maszyn samobieżnych. Fale sejsmiczne odbijają się od granic warstw geologicznych. Różne własności fizyczne skał są powodem innych, specyficznych dla poszczególnych ich rodzajów, zmian parametrów odbitych fal. Te fale rejestrowane są na powierzchni za pomocą układu pomiarowego, którego podstawowym elementem są geofony. Efektem prac są przekroje geologiczne, które obrazują głębokość zalegania, grubość i ułożenie warstw geologicznych, w tym tych, w których mogą znajdować się pokłady gazu ziemnego. Badania sejsmiczne są bezpieczne dla ludzi, zwierząt i budynków. Użycie bezinwazyjnego źródła wzbudzania fali sejsmicznej minimalizuje oddziaływanie na środowisko, a dzięki precyzyjnej kontroli energii wzbudzanych drgań możliwe jest prowadzenie prac w miastach w bezpośredniej bliskości budynków. Badania takie nie mają również wpływu na poziom i jakość wód gruntowych. Przygotowanie terenu pod budowę wiertni rozpoczyna się od budowy dróg dojazdowych oraz zdjęcia i zdeponowania wierzchniej warstwy ziemi w postaci wałów. Podłoże wiertni umacnia się oraz uszczelnia się płytami betonowymi, a w miejscach, w których jest to niezbędne, takich jak hala maszyn, magazyny płuczkowe, magazyny paliw i smarów, pojemniki z odpadami, także folią zabezpieczającą. Z uwagi na to, że teren wiertni zajmuje niewielką powierzchnię, zwykle nie więcej niż 1,5 hektara, w żaden sposób nie dewastuje krajobrazu i nie utrudnia życia okolicznym mieszkańcom. Powierzchnia ta jest mniejsza od powierzchni standardowego centrum handlowego. Świder, urabiając skałę, przesuwa się w dół, pogłębiając odwiert pionowy. Wpompowanie specjalnego płynu zwanego płuczką pozwala wyprowadzić na powierzchnię odwiercone odłamki skał, a także chłodzić i smarować świder oraz stabilizować ściany odwiertu. Praca w odwiertach nie powoduje uciążliwego, długookresowego hałasu. Jego natężenie można porównać do ruchu ulicznego. Przewód wiertniczy wraz ze świdrem wyciąga się zazwyczaj po odwierceniu planowanego odcinka, tak zwanej sekcji. Pozostawiony pusty otwór w dalszym ciągu zabezpieczany jest poprzez płuczkę, która budując fizyczną oraz chemiczną barierę nie wnika w strukturę skał i nie oddziaływuje na warstwy wodonośne. Po odwierceniu odcinka do otworu wprowadzane są rury okładzinowe. Następnie w przestrzeni między rurami okładzinowymi a ścianą odwiertu wtłaczany jest zaczyn cementowy, uszczelniający odwiert i zabezpieczający wody gruntowe przed ich ewentualnym zanieczyszczeniem. W licznych przypadkach w celu zwiększenia bezpieczeństwa stosuje się dodatkowe kolumny rur, które uszczelnia się również za pomocą cementu. Po wykonaniu odwiertu pionowego zestaw wiertniczy zostaje wyposażony w specjalistyczne elementy niezbędne do wykonania odwiertu poziomego i jednoczesnego prowadzenia pomiarów aktualnej pozycji świdra. Zastosowanie w urządzeniu wiertniczym tzw. systemu kroczącego umożliwia przesuw urządzenia wzdłuż jego osi, przez co odwierty na powierzchni mogą być wykonywane co 5-10 metrów od siebie. Jednak już na głębokości 3 km ich odległość od siebie może sięgać 300 metrów. Tym sposobem operując z 1,5 hektara na ziemi, zasięgiem można objąć do 40 hektarów pod ziemią. Zaletą odwiertu poziomego jest możliwość wykonania całej sieci otworów na długości dochodzącej do 4 km za pomocą jednej platformy wiertniczej, co pozwala na ograniczenie niepożądanego wpływu na krajobraz. Zastosowanie technologii wykorzystywanej przy wydobyciu gazu konwencjonalnego
wymusiłoby wybudowanie większej liczby platform wiertniczych. Po wywierceniu odcinka poziomego do otworu wpuszczana jest kolumna rur eksploatacyjnych, do której ponownie wtłaczany jest zaczyn cementowy. Wypełnia on przestrzeń między rurą eksploatacyjną a skałą, uszczelniając ją. Po zakończeniu wiercenia wieża wiertnicza jest demontowana, a odwiert przygotowuje się do eksploatacji. Kolejnym etapem procesu jest perforacja dolnej części otworu, wykonywana za pomocą tzw. perforatora. W wyniku pracy perforatora w rurach okładzinowych, kamieniu cementowym oraz skale powstaje siatka mikroszczelin i mikrospękań, umożliwiających przepływ gazu do otworu eksploatacyjnego. Z uwagi na znaczną głębokość, skutki perforacji nie są odczuwalne na powierzchni. Nie ma ona także wpływu na warstwy skał zalegające na mniejszych głębokościach. Aby gaz mógł się wydobyć na powierzchnię, skała łupkowa musi być udrożniona poprzez zabieg szczelinowania hydraulicznego. Do odwiertu wtłacza się płyn do szczelinowania, maksymalnie do 20 tysięcy metrów sześciennych na otwór. Szczelinowanie hydrauliczne jest procesem ciągłym, rozłożonym na 100-metrowe sekcje, wykonywanym jednorazowo non-stop przez kilka dni. Wpompowywana ciecz wciska się pod wpływem ciśnienia w szczeliny, rozsadzając je. Dla zachowania bezpieczeństwa cały proces jest na bieżąco monitorowany. Woda wykorzystywana do procesu szczelinowania jest kupowana z sieci wodociągów gminnych na podstawie umowy cywilnoprawnej lub pozwolenia wodnoprawnego w przypadku własnego ujęcia wód. Ilość wykorzystywanej wody w procesie szczelinowania hydraulicznego nie ma destrukcyjnego wpływu na zaburzenie równowagi środowiska naturalnego. Z szacunków Państwowego Instytutu Geologicznego wynika, że roczne zużycie wody podczas 200 zabiegów szczelinowania w ciągu 4 lat stanowi około 1,3% ilości wody wykorzystywanej przez zakłady przemysłowe innego typu i wynosi około 0,6% łącznego rejestrowanego poboru wód podziemnych. Dodatek piasku w płynie szczelinującym powoduje, że po zmniejszeniu ciśnienia powstałe szczeliny nie zamykają się z powrotem, a pozostając otwarte, umożliwiają kontrolowany przepływ gazu w górę do odwiertu. Podstawowym składnikiem płynu do szczelinowania jest woda, która stanowi około 95% mieszanki. Pozostałe jej elementy to w 4,5% piasek i w 0,5% dodatki chemiczne. Z uwagi na użycie niewielkich ilości tych substancji, są one całkowicie nieszkodliwe dla środowiska. Każda z nich jest stosowana w gospodarstwach domowych, przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym. Rodzaj i skład substancji w płynie do szczelinowania jest dobierany w zależności od wyników badań pobranych próbek skał z odwiertu. Po zabiegu znaczna część płynu, to jest od 40 do 60%, wraca na powierzchnię. Odzyskany płyn jest magazynowany w odizolowanym, szczelnym zbiorniku i może być wykorzystany ponownie do zabiegu szczelinowania lub też po podczyszczeniu, już w postaci ścieku, jest utylizowany przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu, na przykład w oczyszczalni ścieków. Dodatkowym czynnikiem zapewniającym bezpieczeństwo procesu szczelinowania hydraulicznego jest gwarantowana szczelność wszystkich urządzeń oraz głębokość ponad 3000 metrów, na której wykonywany jest zabieg. To sprawia, że nie ma możliwości wymieszania się płynu szczelinującego z wodą w warstwach wodonośnych, które znajdują się do 200 metrów pod ziemią. Proces perforacji i szczelinowania wykonuje się na kolejnych odcinkach, czyli sekcjach poziomych, a po ich zakończeniu rozpoczyna się pozyskiwanie gazu wydobywającego się na powierzchnię. Wylot odwiertu na powierzchni jest zabezpieczony głowicą eksploatacyjną, która zapewnia pełną szczelność, a przez to bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska. Kolejny etap to budowa instalacji do oczyszczania i osuszania gazu oraz rurociągu łączącego otwór z siecią przesyłową, który prowadzony jest pod ziemią. Jeśli nie rozpocznie się eksploatacja, teren odwiertu podlega całkowitej rekultywacji, uwzględniającej odtworzenie pierwotnej jego rzeźby i uregulowanie stosunków wodnych. Humus zgromadzony w postaci wałów okalających obszar wiertni jest rozplantowywany, a następnie dokonuje się rekultywacji agrotechnicznej, która polega na zebraniu i wywiezieniu płyt i gruzu, nawożeniu, wykonaniu orki, bronowaniu i zasiewie roślin. Również w przypadku rozpoczęcia eksploatacji, teren wokół wydzielonego i zabezpieczonego obszaru w takim samym stopniu poddany jest rekultywacji.
Dotychczasowe doświadczenia wskazują na to, że aktywny ośrodek zbioru gazu nie stanowi znaczącej ingerencji w krajobraz, ponieważ jego powierzchnia w zależności od wykonanej infrastruktury przemysłowej może wynieść około 500 m2 lub nawet ograniczyć się do powierzchni przydomowego ogródka. Kopalnia gazu jest prawie niewidoczna, nieuciążliwa i stanowi taki sam element krajobrazu jak sklep lub mała stacja benzynowa.